Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Idealnej Niani. Jest to już trzeci odcinek, a my mamy zimę. Jak ten czas szybko leci, moi drodzy, to jest niesamowite. Tak, mamy zimę, piękne lampki na domku i gościa w środku. Wiadomo, nasza niania miała wolne 3 dni. To troszkę się zadziało w jej życiu i oto tak poznała Chase'a, czy jak to się to czyta? Harley'a? Teraz ma dziwną fryzurę. Szczerze mówiąc, idzie nie wygląda, ale normalnie to miał taką fryzurę. I jest naszym chłopakiem, ojej. Tak, no cóż, no. Ona też musi coś mieć od życia. Więc tak. Czemu ci się to nie spełniło? No to nie. Jak się nie spełnia, to nie. Poszliśmy też w weekend na zlot zapaleńców kotów, czy coś takiego. No i chciałam, żeby nasz kot kogoś poznał, w sensie inne koty. Bo on nawet chciałby poznać innego zwierzęka. Ale jak się okazało... Jak się okazało, przyszli sami Simowie bez kotów, także chyba źle zrozumiałam, o co chodzi w tym locie. W każdym razie, jeśli możecie zauważyć, u nas minimalne zmiany w domu, czyli pojawiło się więcej zabawek. O Jezu. Dobra, cicho bądź. Zasłonki również się pojawiły oraz coś się stało, komornika mieliśmy, bo zapomniałam o rachunkach. To trzeba posprzątać. Tak, ty tutaj weź się zaprzyjaźnij z tym panem, żeby wiesz co, ci kontakty wzrosły, bo tutaj nasza droga Cheryl ma dużo do zrobienia rano. A mianowicie musi się najeść, przygotować do pracy. Więcej płatki może? Co jest? Nie lubisz mnie? Nie wyszczotkujesz mnie? Wyszczotkujesz mnie, o kochany. To się dogadamy. I pobaw się ze mną. Wykorzystajmy naszego gościa. On z nami nie mieszka, ani nie będzie mieszkał, bo jak na razie to jest seria poświęcona tylko karierze. O właśnie. Więc tak. Zaczynamy dzień jako opieka i... No i co? Będziemy walczyć. Czy ty nie musisz iść przypadkiem do pracy? Przecież jesteś gazeciarzem, powinieneś już od rana roznosić gazety, moim zdaniem. A nie blokować nam lodówkę, kurde bele. O, idą nasze lewitujące dzieci. Proszę bardzo. Idą. Najpierw idą do skrzynki. Potem idą do nas. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Dzisiaj czworo dzieci. No to spoko. Jesteśmy już na poziomie ulubiona opieka dzienna, także zobaczymy, co nas czeka. Oczywiście przez weekend nie było nagłych wezwań, jakby ktoś był ciekawy. Możesz zjeść dynię. Jezus, co tu taki zwierzyniec? Chodź szybko, chciałeś poznać zwierzęka nowego. Coś się tłoczy nam tutaj robi, powiem szczerze. Będzie trzeba powiększyć ten dom, zdecydowanie, z tego co widzę. Ale stary, musisz odejść od lodówki. Idziesz sobie już? Byłoby fajnie, nie ukrywam, ale nie chcę cię tak wypraszać brzydko. Aha, no tak, i klop tam się zatkał. Oj, zaczyna się tu robić chaos, Teraz się ze mną bawisz? Nie mam pytań, nie. Dobrze, to wy sobie idźcie, a ja zjem płatki z mlekiem. Dalej pracujemy do 19? Tak, dalej pracujemy do 19. A potem tak, pozmieniamy tutaj pieluszki dzieciom, bo widzę, że śmierdzą. Mamy jakiegoś nowego chłopca, albo nawet nie jednego. No chodź tutaj. Tobie zmienimy pieluszkę. Tobie też zmienimy pieluszkę. Wszystkie dzieci chyba są nowe, co? A ciebie nakarmimy. Tu jest jakaś Katlin. Tutaj jest Raid. Rodrik. Wszystkie są nowe. I Frank.
nie znam tych dzieciaczków. Czyli tamte musiały jednak podorastać. Ten konik się tutaj czai, bo chyba go zatrzymaliśmy. Może oglądać jego konia, nie wiem. Co może z nim robić jeszcze? Może naprawiłbyś kibel, skoro już tutaj jesteś, a ty myjesz zęby, no spoko. Może się szykuje do pracy w końcu. O, jeszcze jeden dziki konik, spoczko. Będą tak tam siedzieć przed domem. No już, już butelka. Boże, zaczyna się robić ciekawie, moi drodzy, nie powiem. Temu też uda tutaj jeść. Zaczyna się robić bardzo ciekawie. Bo już przestaje wyrabiać. A dopiero się zaczęło. Także tak. A ten nawet nam nie pomoże, nie? Idź już sobie. Kurde, znalazł się. Nie wyobrażam... Ja nie mam czasu na takie głupoty, plosy was. Ja tutaj mam karierę do... No... Czemu ty się nie zajmujesz tymi dziećmi? Zmienił pieluszkę. A ty już jesz dobrze. No co? Masz już dość? W tym domu jest za głośno, muszę już iść. No, jestem ciekawa, jak mi ten dzień wyjdzie. Na razie zapowiada się ciężko. Jednak z czwórką dzieci to już jest zabawa, powiem wam, naprawdę. Ten jaki ma ogonek na tyłku. Koniu, idź se stąd. Koniu, mi się nie opiekujemy. Czy zmieniłaś mu pieluchę? Aha, ty się bawisz. Ty brzydko pachniesz, chodź tutaj. No co za... No nie... No to podrzucaj. Dobra, trudno. Łaskocz. Nie, nie za... Nie, nie, nie. Skończmy jednego, a potem się zajmiemy drugim. Ściskaj. I od razu wiesz co, weź... pouczymy go. A co? Czy tamten już idzie, czy coś? Nie. On co? On ciągle czyta książki, spoko. Potem weźmiemy tego. Ją, albo i jego. Widzę, że ten się poczęstował czymś, spoko. I pewnie nie zamierza w ogóle od nas iść, także... Luz, nie? Frank jest głodny. Ta też... Aha, ona już dostała butelkę, okej. Okay. O, wiedziałam, że będzie głodny. Ja to jednak... Ja już ich znam. Tutaj szczęśliwe dzieci i jeszcze ten mi został. No brudno, brudno. Zaraz posprzątasz. Tak, ty już jesz, teraz ty dostaniesz jedzonko. O nie, ktoś nie będzie grał. Dobra, nieważne. Och, już brzydko pachnie. O, patrzcie, no nie wierzę, jak słodko. O, on jest stworzony dla nas, zobaczcie. Nie no, tak to możesz mi pomagać. Nie mam nic przeciwko. Ja nie mam nic przeciwko. To nie jest cheatowanie, bo ja nim nie steruję, nie? A właśnie fajnie, jakby z kimś mieszkała, to ktoś mógłby też się zajmować dziećmi i byłoby w ogóle... O nie... O, Red Ashley spóźni się. Ej, no nie chciałam tego przyspieszać. Czyli którego to dziecka było? Tego. No dobra, już za późno. Leć do kibelka. Leć do kibelka, szybko. Wiem, że jest zatkany, ale no... Trudno. Dobra, a gdzie moje pieniądze? Czy ja dostałam pieniądze, bo nie zauważyłam? No on jest zadowolonym dzieckiem, więc... Kurde, zaprosiłam go raz na noc, nie? I już się tutaj wprowadził dosłownie. Pewnie jak przyjdzie wieczór, to będzie szedł. Mi się wydaje, że oni wychodzą o tych godzinach, co ich zaprosiliśmy. O nie... Nie zdąży... Aha. Ale opóźnienie. Nasz chłopak się zwinął gdzieś o 4 nad ranem kolejnego dnia, więc spoko. Trochę się zasiedział.
No ale cóż. A my jemy śniadanko, bo zaraz zaczynamy kolejny dzień pracy. Już się schodzą dzieciaczki. Jej, po prostu jej. Bardzo szybko te dni teraz latują, jak się ma tyle roboty przy tych dzieciach, szczerze mówiąc. Nie zdążyliśmy się zająć nawet kotkiem. Może teraz się uda chociaż go wyszczotkować. Na potrzeby nagrania też wyłączyłam śnieg, żeby nam tutaj nic nie sypało i dodatkowo nie lagowało, więc tak wszelakie kurde udogodnienia dla Simsów 3. Tutaj ktoś jest samotny. W ogóle ona miała jakąś umiejętność nową. O właśnie, opowiedz historię. Czyli zaraz. Zobaczymy. Czy to zadziała? Czy to sprawi, że on, nie wiem, te dzieci się zbiorą wokół niej i będą jej słuchać? Czy ja to mogę jakoś wybrać, komu ona ma to opowiedzieć? Jak to będzie? Wyjdziesz na dwór? Te dzieci do niej przyjdą, czy co? Nie kumam tego. No nie gadaj, że te wszystkie dzieci będą jej słuchać na dworze. W tym śniegu. Lol, zobaczcie. A ty musisz smierdzieć i mi psuć zdjęcia. No po prostu wow. Zdecydowanie mamy za mało miejsca w domu, moi drodzy. Ciekawe, jak długo to będzie trwało. Mam nadzieję, że tym dzieciom nie jest zimno, nie kurde. Zaraz będzie w gazecie Apollo za plan jest wielki dramat. Niania zamroziła dzieci. Wszyscy mają dobry nastrój, tylko... No, czyli przydaje się to opowiadanie historii, jak widać. Dobra, kończysz to? Czy ja to muszę jej skreślić? Do drugiej, Max. Bo już wszystkie dzieci ci śmierdzą. Dosyć, dosyć. No, już nawet one mają dosyć. Jaki krzyk. Po kolei, kolejka. Ustawiamy się w kolejeczce. O, Becky! Blacky znaczy się, gratulacje! Zmień pieluszkę, zmień pieluszkę, zmień pieluszkę. Tak, właśnie do domu, żeby nie było, że zaraz mi pomarzniecie. Już dostajecie teraz jeść. Kurde, się zrobiła 16. Przez to opowiadanie bajek, ale oni za to mają dobry nastrój po tych bajkach. Więc to jednak coś daje. Tak, nawet Cheryl jest zadowolona z tego powodu. Dziwne, wiecie, że te dzieci nie chcą spać. Wiecie, jakieś popołudniowe drzemki czy coś w tym stylu. Teraz wszyscy są zadowoleni, a za chwilę, kurde, będzie, że śmierdzą albo coś. Zapobiegawczo zmienimy pieluszkę. Chciałabym się już zaprzyjaźnić z nimi. O, no kurde, powiem wam szczerze, że się obawiam, że nie dostaniemy awansu w tym odcinku. A to psuje moje plany. Będę musiała dograć jeden dzień. Jeszcze. No bo wiecie, jeden level, jeden odcinek. Taki miałam plan i... O jest, zaprzyjaźniła się, super. I o to mi chodziło, nie chciałabym tego zmieniać. No ale to zobaczymy, nie przedłużam. Słyszymy się za chwilę. Powiem wam, że lekko to się coś tutaj dzisiaj buguje. No bo ma jakieś opóźnienia w tej pracy. I w ogóle. Zobaczcie, jest już po 9, a jeszcze te dzieci nie przyszły. I mnie to niepokoi, bo nie chciałabym, żeby wszystko mi przepadło przez jakieś głupie bugi. Przecież nie mamy ani wolnego, ani nic. Normalnie jest w godzinach pracy. Nikt nam nie przyniósł dzieci. Jestem w tym momencie naprawdę zdenerwowana. Jestem ciekawa, co będzie o 18. Oczywiście ja wam to przewinę, no bo nie wiem, ja sama muszę czekać, co się wydarzy, bo nie mam pojęcia, o co chodzi. No okej, powiem wam, że wybiła 19 i po prostu wielkie nic, czyli tak jakby ten dzień nie istniał.
Więc chyba muszę poczekać do poniedziałku i tyle, więc no cóż, cóż ja poradzę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, co z tym odcinkiem będzie. Po prostu takiego baga się nie spodziewałam i nie wiem, czy mi się chce jeszcze w ogóle teraz na to czekać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Zobaczymy. No dobra, my tutaj przegrałyśmy te 3 wolne dni. Co to, zepsułaś kibel znowu? Świetnie po prostu. Ale mam wrażenie, że coś tu jest zbugowane. Ja w ogóle to nagrywam teraz innego dnia, bo już mi się naprawdę nie chciało tego ciągnąć wtedy, byłam zmęczona tą grą. Więc tak, zobaczymy dzisiaj, czy nam się uda. Znowu nie można. Czy nam się uda dzisiaj zacząć tą pracę normalnie? Czy znowu będzie ten sam bug? Jak będzie znowu ten sam bug, to serio nie wiem, o co chodzi i jak go naprawić. Nie chciałabym kończyć teraz tej serii, bo chciałam ją doprowadzić do końca. Naprawdę miałam taki świetny plan, 10 odcinków i w ogóle super. A ja tu widzę, że już są jakieś dziwne problemy. Tak, wiosna. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr. Wiosna, znów nam ubyło lat. Tak, ubyło. Nam się dom poszerzył i widzę, że tutaj okna jednego brakuje, ale to innym razem naprawię. Tak, poszerzył się, ale jeszcze nie meblowałam, bo mi się nie chciało, więc to też pewnie nastąpi na przyszły odcinek. Tymczasem my w weekend w ogóle sobie tutaj koksiłyśmy. Zobaczcie, kupiłam jej tego tableta, on jest ze store. I tutaj może ona sobie kokić umiejętności, ja to uwielbiam. Taka, o, ona sobie nawet sama czasem go bierze, dlatego na przykład się nauczyła tutaj wędkowania, nie wiem po co, albo pisanie, logikę, ona sobie sama to wbiwa, bo ja jej tego nie kazałam robić, ja jej tylko gotowanie koksiłam, żeby umiała coś więcej gotować. Też kupiłyśmy sobie przepisy, no wiecie. Tutaj mamy takie pragnienia same długoterminowe, więc już nie mogę jej nic zaznaczyć, niestety. Masz dużo czasu, to odetkaj ten kibel. Więc tak, no cóż. Ona chce być w edukacji pracować i jej to wybrałam, bo przecież ona nie zawsze będzie tą nianią. Także... Tak, trzeba kotem się jeszcze zająć. Ale, no patrzcie, jest 9 i... No i co? Nic się nie dzieje. Wiecie co? Czy to może być taka możliwość, że po prostu w mieście nie ma małych dzieci? Tak teraz mi... Nie no, są, zobaczcie, choćby ten. Chyba, że on już nie może do nas przyjść. Dobra, zrobiłam jej tak, że jej dociągnęłam ten pasek do końca i... No, dostałyśmy ten awans. No, ale teraz muszę czekać chyba na kolejny dzień, żeby... No, te dzieci mi przyszły, tak? To też sprawdzę od razu teraz, żeby już nie nagrywać kolejnego odcinka. No i przed nami wielka chwila prawdy. Czy to zadziałało, czy nie. Widzę, że nowy strój mamy. Ale kurczę, jestem taka rozczarowana. Ojej. No, przynajmniej nasz koteczek jest słodki. O, słodkie, słodkie. Słodkie, słodkie. Kotek idzie na polowanie, a my czekamy. Z wypiekami na twarzy, czy moja seria zostanie uratowana, czy muszę szukać ratunku w internecie, czy nie wiem, co mu zrobić ze swoim. Widzicie, ona sama sobie włączy tego taba co chwilę. Czego się tym razem uczy? Pisanie. Ona bardzo gnie do tego pisania, więc może jakąś książkę wyda w przyszłości o opiece nad dziećmi. To byłoby coś, ej. Chyba tak zrobię. O ile jej się uda tą karierę kiedykolwiek dokończyć. No widzicie? Nic z tego. Jest 9 i... I nic się nie dzieje. O nie, do czego? Przyszły jakieś dzieci, zobaczcie! Przyszły dzieci! Nie wiem... Czemu dopiero o 15, 16? Ale przyszły, zobaczcie ile dzieci! O my gy! Tata,
Dobra, zostawiam. Zostawiam, moi drodzy, to wszystko w kolejnym odcinku, ale chyba coś z tego będzie. Także to na dzisiaj tyle. Już na ostatecznie, ale chyba się naprawiło. Tak. Trzymajcie kciuki.